she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj jest jak zawsze w każdą środę, no dobra, oprócz tamtego tygodnia, ale oczywiście pojedziemy sobie dzisiaj jeszcze zobaczyć te miasta w kolejnej aktualizacji Star Stable, więc dzisiaj SSO postanowiło dla nas odnowić zadania, bo wcześniej, w sensie trenowanie konia, bo wcześniej te wyścigi robiło się na reputację, o ile się nie mylę. Więc dzisiaj sobie zrobimy. Porozmawiam z druidem instruktorem. Dobra. Dobrze, wracaj do mnie każdego dnia, a ja powierzę ci zadania treningowe. Znajdziesz mnie tutaj, gdy będę rozmyślał nad tajemnicami wszechświata. No i będziemy sobie... Okej, okay. Zrobimy sobie... uciekać, uciekać. Zrobimy sobie wszystkie te zadania. Nie. Dobra, słuchajcie, jest to dosyć trudne. Ale oczywiście damy radę, bo jak nie my, to kto? Na razie staniemy sobie w tym miejscu. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Dobra. Na razie żyjemy. Nie. O nie. Dosyć długo trwa ta lekcja. Takie coś jest w Pandorii, więc powinniście być przyzwyczajeni. Dobra, myślę, że galop to będzie odpowiedni chód. Sobie pojedziemy teraz tutaj. Staram się w miarę skupić, żeby to przejść teraz. No jeszcze chwilkę. Naprawdę to dosyć sporo trwa. Ale... O nie. Dobra. Zrobiliśmy i zaraz zobaczymy, ile to daje XP dla konia. 150, więc to nie jest wcale dużo. Karuzela skoków, okej. Okej, chyba mamy skakać jak na ten. Ale to jest fajne! Ale to jest fajne! Ej, to jest super, o nie! A, bo my mamy za tym być! Aha, okej, dobra, już rozumiem. Dobra, to lecimy jeszcze raz. Dobra, jestem przyzwyczajona, że szybko skakać, ale to w takim razie zrobimy sobie to w galopie. Myślę, że to będzie najlepszy chód. Dobra. Wzięłam sobie takiego konia, którego bym chciała wytrenować do 15 właśnie levela.
to idzie coraz szybciej, czy mi się wydaje? Chyba mi się wydaje. Dobra. Tutaj chyba troszeczkę szybciej mija ta lekcja. Ale ta karuzela skoków naprawdę jest super. Bardzo mi się podoba. Te ćwiczenia dla początkujących graczy mogą być lekko trudnawe, ale nie przypominam sobie, żeby takie coś było na tych treningach. O nie! O dobra, ja myślałam, że mi ten przepadło, ale dobra, się skończyła lekcja. To daje tyle samo, więc to też prawdopodobnie jest tak. Okej. Okay. Tutaj nie wiem, o co chodzi. Dobra. Dobra. Już załapałam, o co chodzi. Wolniej. Nie nadążam myszką przekręcać kamery, hehe. Dobra. Zrobiliśmy takim oto sposobem wszystkie zadanka. I no dosyć mało to robi expa dla konia. Ale jeszcze zobaczymy sobie. Jeszcze zobaczymy sobie te masi. Bo pomyślałam, że skoro aktualizację miałam nagrywać, no to pomyślałam, że zrobię dwa w jednym, bo już na przykład wczoraj mi się nie opłacało nagrywać. I chcę was jeszcze o coś zapytać, ponieważ ostatnio bardzo lubię grać w Alicję. I czy byście może chcieli właśnie Alicję na kanale? Jeżeli chcecie, to napiszcie hashtag Alicja. Tutaj teraz będziecie mieli wyświetlone na ekranie. No, jeżeli nie wiecie, co to jest, no to jest gra, no, trochę podobna do SSO, ale jednak troszeczkę inna. Tam głównie są wyścigi. No. Okej, tutaj widzę, że mamy czarnego luska. Luska, Boże, Andaluza, przepraszam. No i są całkiem fajne, tylko oczka mi troszeczkę nie pasują do niego. Fajny jest, no bardzo ładny kolor, tak moja przepiękna opinia. Tutaj mamy takiego trochę Izabelowatego, nie wiem czy dobrze powiedziałam, ale też jest bardzo ładny i ten już mi się troszeczkę bardziej podoba, ale ten jest najładniejszy moim zdaniem z Andaluzów, tych co dosłyszyły w aktualizacji, ponieważ przypomina jednego konika, znaczy Masią, nie? W stajni, której jeżdżę, jeżeli ktoś wie, o co chodzi, no to fajnie. No i słuchajcie, to chyba tyle. Więc tak. No, więc tak. No, jeszcze raz, więc tak. Dobra, to tak. Dzisiaj to już na tyle. Nie zapomnijcie napisać, czy chcecie
chcecie Alicję, czy nie, bo ja nie wiem, jeżeli z 5 osób będzie chciało, no to się pojawi na kanale i dążymy do 100 subskrypcji, więc jeżeli nie zostawiłeś jeszcze subskrypcji na tym kanale, to czas to zrobić, bo są naprawdę, myślę, że fajne filmy i ciekawe zarazem. Pojawiają się aktualizacje, jakby ktoś nie wiedział. No i różne gry, głównie SSO, ale czasami też pojawia się Blockster Planet. Więc ja się już z wami żegnam, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądnięcie tej krótkiej dosyć aktualizacji, więc do zobaczenia, do następnego, cześć!